W 2020 roku przypadła setna rocznica podpisania traktatu w Trianon, który dla Królestwa Węgier ostatecznie kończył I wojnę światową. Traktat podpisany ze zwycięskimi mocarstwami stanowi jedną z najważniejszych cezur w dziejach Węgier i narodu węgierskiego, determinującego nie tylko jego późniejsze dzieje, ale również mentalność i kulturę. Co więcej, jest również przełomem w dziejach Europy Środkowej, istotnym dla Słowaków, Rumunów, Ukraińców, Chorwatów, Serbów, Austriaków, a także Polaków, jako koniec tysiącletniego sąsiedztwa z Węgrami. Z tej okazji Wydział Historii razem z Wydziałem Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował międzynarodową konferencję pod tytułem Inne Trianon – Narracje, Pamięć, Konteksty. Celem naukowej debaty była refleksja nad stosunkiem Węgrów oraz innych narodów zamieszkujących to państwo przed 1920 rokiem do treści traktatu i wynikających z nich konsekwencji. Debata uwzględniała nie tylko historię polityczną, ale też szeroko pojęty dyskurs społeczny, kulturowy, językowy i literaturoznawczy. Debatę akademicką rozpoczął wykład plenarny wygłoszony przez doktora Gergelya Romsicsa z Węgierskiej Akademii Nauk, który wskazał na dwa nurty polityki zagranicznej Węgier po zawarciu traktatu. Jeden z nich opierał się na szukaniu rozwiązań opartych o budowanie wsparcia dyplomatycznego wśród krajów europejskich. Drugi skłaniał się ku bardziej radykalnym rozwiązaniom. Doktor habilitowana Iboja Murber z Uniwersytetu im. Luranda Ötvösa w Budapeszcie zwróciła w referacie uwagę na wpływ uwarunkowań społecznych na kształtowanie się granic państwa. Po 1918 roku jeszcze przez wiele lat konstytuowała się linia graniczna między nowo powstałymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także granica austriacko-węgierska. Drastyczne niedobory zaopatrzenia w ostatnich dwóch latach I wojny światowej radykalnie osłabiły lojalność mieszkańców względem państwa. Ta trwająca długo niepewność terytorialna pogłębiła kryzys lojalności wśród mieszkańców. Stąd kluczowe pytanie brzmiało, któremu państwu mam być wierny? Dylematy te wpłynęły w znaczący sposób na ostateczne ukształtowanie się granicy państwowej. Doktor Ewa Irmanowa z Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej ukazała problematykę trianońską od strony historiografii czeskiej. W lutym 1919 roku minister spraw zagranicznych Czechosłowacji Edward Beneš przedstawił Radzie Najwyższej postulaty czechosłowackie. Najważniejszym argumentem przemawiającym zaproponowanymi granicami były względy ekonomiczno-polityczne i strategiczne. W styczniu 1920 roku do Paryża przybyła delegacja węgierska, aby wysłuchać warunków traktatu pokojowego. Wtedy to przemówienie broniące węgierskich żądań wygłosił Albert Aponyi. Podstawową ideą jego wystąpienia było zachowanie pełnej integralności terytorialnej Węgier, co węgierską pozycję negocjacyjną z góry skazało na porażkę. Według profesor Irmanowej podejście to stało się prekursorem późniejszej polityki rewizjonizmu terytorialnego, stanowiącego priorytet wszystkich węgierskich rządów w okresie międzywojennym. Dr Csaba Zahoran, przedstawiciel grupy badawczej Trianon 100 Węgierskiej Akademii Nauk, przybliżył współczesny odbiór społecznej problematyki trianońskiej, analizując artykuły prasowe i nagrania telewizyjne z dnia rocznicy, czyli z 4 czerwca 2020 roku. Jak zauważył, po szoku spowodowanym upadkiem historycznych Węgier, idee narodowe uległy podziałowi na kilka nurtów, a Trianon, czy to w sposób jawny, czy ukryty, zdeterminował sposób myślenia społeczności węgierskiej w znacznej części XX wieku. Od tamtej pory nie udało się całkowicie przepracować traumy.
Dr Serdjan Micić z Instytutu Najnowszej Historii Serbii w Belgradzie przedstawił serbską perspektywę problematyki węgierskiej w pierwszym 30-leciu XX wieku. Analizując artykuły publikowane w tym okresie przez Organizację Narodna Obrana. Perspektywa ta jest o tyle warta dyskusji, że Narodna Obrana była organizacją ustanowioną w 1908 roku w odpowiedzi na aneksję Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry, skoncentrowaną na ochronie serbskiej tożsamości narodowej. Adrien Noć z Uniwersytetu imienia Lurando Ötvösa w Budapeszcie opowiedziała, w jaki sposób rozwijana przez dziesięciolecia gospodarka interregionalna została podporządkowana procesowi politycznego i administracyjnego odgraniczenia Austrii i Węgier oraz w jaki sposób dwa państwa, które przegrały wojnę, a wcześniej funkcjonowały razem w ramach monarchii austro-węgierskiej, były zdolne do uregulowania naturalnego dla mieszkańców transgranicznego sposobu funkcjonowania społecznego i gospodarczego. Zarysowany został mechanizm rozbudowanego procederu przemytu i związanych z tym strategii społecznych. Dr Julia Wallaszek z Uniwersytetu w Cluj-Napoca w Rumunii poszerzyła debatę naukową o aspekt literaturoznawczy, wskazując, w jaki sposób zmiany polityczne, które nastąpiły w 1920 roku, zapisały się w świadomości społecznej. Problematyka ta omówiona została na przykładzie zbioru nowel stworzonych w ciągu dwóch dekad od podpisania traktatu. Dr Wallaszek skoncentrowała się na strategiach przetrwania, konfliktach i decyzjach opisywanych społeczności oraz na sposobach wyrażania tych kwestii w przestrzeni utworów literackich. Kontekst literacki Traktatu Trianońskiego poruszony został również przez profesora Zoltana Németa z Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Objaśnił on status literatury węgierskiej powstałej poza granicami kraju. W następstwie Traktatu w Trianon literatura węgierska uległa rozproszeniu. Literatura autorów tworzących w krajach sąsiadujących, takich jak Rumunia, Czechosłowacja czy Jugosławia, nazywana była odpowiednio do danego obszaru. Na przykład węgierska literatura Słowenii, węgierska literatura Słowacji, węgierska literatura Siedmiogrodu, węgierska literatura Rumunii. Równolegle do tego wykształciła się świadomość specyfiki poszczególnych literatur. Wszystko to wpłynęło na status literatury węgierskiej powstałej poza granicami kraju, wobec całej literatury węgierskiej. Dr Dominik Hij z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie analizował kwestię Traktatu Trianońskiego w dyskursie prasowym w latach 2010-2020. Wskazał on na dominujące wątki występujące w debacie medialnej, takie jak węgierskie poczucie osamotnienia, niesprawiedliwości, oraz resentyment za dawną rzeczywistością. Z analizowanego dyskursu prasowego wyłoniły się m.in. pytania, czy dla Węgier korzystna jest monoetniczność, która zastąpiła państwo multikulturowe, jak Węgrzy widzą swoje miejsce w Europie oraz jak resentyment Trianon wpływa na bieżącą politykę. Doktor habilitowany Grzegorz Bubak z Instytutu Językoznawstwa i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wzbogacił debatę o aspekt kulturowy, omawiając w jaki sposób traktat z Trianon i jego późniejsze konsekwencje zostały oddane w węgierskim filmie fabularnym. Wskazał on, że częste występowanie motywów historycznych w filmie węgierskim jest konsekwencją nagromadzenia dramatycznych wydarzeń,
które dotykały kolejne pokolenia Węgrów. Czasami jest to powrót do bolesnych doświadczeń, rozliczenie z trudnymi wspomnieniami, innym razem opowiedzenie historii, której wcześniej z przyczyn politycznych nie można było przedstawić publiczności. Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert z Filologii Węgierskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu omówiła problematykę żydowską na Węgrzech pod Janą w kontekście debaty społecznej i literatury, wskazując, że traktat w Trianon splótł się z trwającą od kilku dekad debatą dotyczącą mniejszości żydowskiej na Węgrzech. Omówiła ona wpływ ustaleń administracyjnych i geopolitycznych na losy kwestii żydowskiej nad Dunajem. Dr Piotrowiak-Junkiert dokonała analizy wypowiedzi publicznych i dyskusji na łamach prasy węgierskiej w latach 20. oraz omówiła wpływ sytuacji geopolitycznej na strategię odzyskiwania węgierskości podczas rządów Miklósa Horthyego. Profesor Karolina Kaczmarek z Filologii Węgierskiej w Poznaniu skoncentrowała się na prawie węgierskiej mniejszości narodowej do języka i kultury wyrażonego w siedmiogrodzkich dokumentach i aktach prawnych. 1 grudnia 1918 roku w Gyulafehérvár delegaci na Zgromadzenie Narodowe Rumunów z Siedmiogrodu, Banatu i Węgier ogłosili zjednoczenie tych obszarów z Królestwem Rumunii. O ile część z delegatów obstawała przy bezdyskusyjnym, całkowitym przyłączeniu, o tyle inni skłonni byli uwzględnić przy podziale ziemi bardziej demokratyczne standardy. Dlatego stworzono dokument, w którym obiecano szeroki zakres praw dla wszystkich narodowości zamieszkujących obszar dawnych Węgier. Prawa te nigdy jednak nie zostały w pełni zrealizowane. Mniejszość węgierską w kolejnych latach czekały liczne prześladowania, a polityka państwa miała doprowadzić do jak największej rumunizacji tych obszarów. Natomiast Węgrzy włożyli przez kolejne dziesięciolecia wiele wysiłku w utrzymanie własnej kultury i języka, a dążenie do pewnego rodzaju autonomii jest w Siedmiogrodzie ciągle żywą ideą. Profesor Jędrzej Paszkiewicz z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu omówił kontekst węgierski w aktywności chorwackiego ruchu Ustaszy w latach 30. XX wieku. Przedstawił próby konfigurowania aktywności polityczno-militarnej tego ruchu z rewizjonistycznymi interesami Węgier wobec państwa jugosłowiańskiego. Na podstawie źródeł jugosłowiańskich i chorwackich scharakteryzował on poglądy oraz działania poszczególnych osób związanych z organizacją ustaszowską. Przedstawił cele i konsekwencje tworzenia na terytorium Węgier obozów szkoleniowych tej organizacji. Profesor Michał Jarnecki, reprezentujący Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, omówił konsekwencje traktatu Trianon w kontekście Rusi Zakarpackiej, która po podpisaniu traktatu przypadła Czechosłowacji. Na taki rezultat wpłynęło wiele okoliczności, m.in. rozmowy lidera akcji niepodległościowej Czechów i Słowaków Tomasza Masaryka z przedstawicielami emigracji karpatoruskiej w Stanach Zjednoczonych. Ponadto bolszewicki epizod na Węgrzech w postaci Węgierskiej Republiki Rad, budzący niepokój ententy, czy też wola większej części lokalnych niewęgierskich elit, które początkowo widziały miejsce Rusi bądź w odrodzonej, zdemokratyzowanej Rosji, bądź w państwowości ukraińskiej, czy też nawet w pewnego rodzaju autonomii w ramach zdemokratyzowanych Węgier. Dr Artur Jachrząszcz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie omówił status prawny potrianońskich węgierskich mniejszości narodowych jako determinant działalności wybranych partii politycznych sprawujących władzę na Węgrzech po 1989 roku. Przedstawił on motyw Trianon występujący w retoryce czy też programach politycznych wybranych partii politycznych na Węgrzech, które w okresie po transformacji ustrojowej
miały istotny wpływ na kształtowanie polityki państwa. Jednym z ważniejszych elementów ówczesnej polityki zagranicznej była konieczność wypracowania umów o dobrym sąsiedztwie z poszczególnymi państwami graniczącymi z Węgrami. Największe trudności dyplomatyczne powstawały w trakcie negocjacji z państwami, które były licznie zamieszkiwane przez węgierską diasporę. Dr Jachrzącz wskazał, że następstwa związane z podpisaniem traktatu nadal mają istotny wpływ na sposób prowadzenia polityki zewnętrznej i wewnętrznej na Węgrzech. Magister Andrzej Sadecki z Uniwersytetu Karola w Pradze omówił organizacje rewizjonistyczne i ich rolę w węgierskiej polityce pamięci 100 lat po traktacie w Trianon. Wskazał on, że choć minęło już 100 lat od podpisania traktatu, narracje rewizjonistyczne postulujące przywrócenie granic Wielkich Węgier są wciąż obecne w węgierskim dyskursie publicznym. Propagowane są one przez organizacje, które za zadanie stawiają sobie utrwalenie pamięci o niesprawiedliwości i krzywdzie związanej z utratą terytoriów należących do Węgier w przeszłości. Pod względem liczby członków i obecności w przestrzeni publicznej organizacje te należy uznać za stosunkowo marginalne, jednak są one istotnym zapleczem partii skrajnie prawicowych, a niekiedy ich działania przenikają do głównego nurtu polityki. Doktor habilitowany Tadeusz Kopyś, reprezentujący Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zreferował próby oceny traktatu trianońskiego przez intelektualne i polityczne środowiska Węgier z perspektywy stulecia podpisania traktatu. Przedstawione zostało m.in. stanowisko Istvána Bibó, wybitnego węgierskiego prawnika, politologa i ministra w rewolucyjnym rządzie Imre Nagya w 1956 roku, który ostrzegał, że pozostawienie nieuleczonych ran i krzywd wynikających z Trianon może nadwyrężyć szacunek dla zasad demokracji w społeczeństwie węgierskim. Bibó twierdził, że należy Węgrom stworzyć nowy, alternatywny obraz postrzegania historii, a nie tylko ten oparty na całkowitej negacji traktatu. Z badań naukowych przeprowadzonych po 1989 roku wynika, że 85% Węgrów uważa traktat trianoński za największą tragedię narodową w kraju, a społeczeństwo węgierskie wykazuje bardzo silny związek emocjonalny z tym tragicznym wydarzeniem.